Dobry wieczór Państwu, 12 dzień stycznia 2022 roku, a więc czas na pierwszy premierowy magazyn bez Speedway TV w nowym roku. Zaczynamy od mocnego uderzenia, bowiem naszym pierwszym gościem jest zawodnik, którego oczywiście kibicom żużla w Polsce przedstawiać nie trzeba, Adrian Miedziński, nowy nabytek, a bramczyk Polonii Bydgoszcz. Witam Cię, Adrian, bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam wszystkich. Mniej więcej o godzinie 20.30 dołączy do nas, będzie z nami Roman Tangej, zawodnik z Telme TFA Lubazu Zielona Góra, ale oczywiście to w drugiej części naszego programu. Tradycyjnie zachęcam do subskrybowania, lajkowania naszego kanału i oczywiście do zadawania pytań przez te najbliższe kilkadziesiąt minut za pośrednictwem naszego live czatu. Najciekawsze pytania będę zadawał Adrianowi we waszym imieniu. Oczywiście chciałem jeszcze też jeden komunikat powiedzieć. Współpracujemy od tego sezonu z portalem polskiżużel.pl, a więc witamy wszystkich czytelników, widzów tego programu, tego portalu polskiżużel.pl. Adrian, zacznę w ten sposób. Zacznę od plebiscytu na najlepszego sportowca roku. Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce. Pewnie słyszałeś o tej troszeczkę takiej aferze związanej z wypowiedzią Pawła Fajtka na temat, który tak naprawdę zaatakował środowisko żużlowe, na czele którego stoi Bartosz Zmarzlik, bo jest to w tym momencie najlepszy polski żużlowiec. Paweł Fajtek, który zasugerował, że żużel tak naprawdę nie ma podejścia nawet do skoków narciarskich, że to skoki narciarskie są większym sportem od żużla, że żużel to jest sport. Oczywiście nie powiedział tego, ale taka była jego sugestia, troszeczkę no zaściankowy. Dziwne, że żużlowiec, który zdobywa wicemistrzostwo świata, jest tak wysoko. Ty, jako przedstawiciel środowiska żużlowego, co byś odpowiedział na takie słowa Pawła Fajtka? Powiem tak, nie lubię wiciany. Raz, dwa, nie oglądałem gali, wyniki znam. Co powiem? Przeczytałem, ale tak jednym okiem rzuciłem tak naprawdę ten wywiad Fajtka na temat tej sytuacji, która miała miejsce. Ja chyba tylko nie czeka się Barka, bo również Roberta. Tak. Mówię, nie czytałem dokładnie, więc nie chcę tak się wypowiadać skrupulatnie na ten temat. Dodatkowo no, wiem, że uderzał w to, że sporty olimpijskie mają większe znaczenie, że to jest takie ukoronowanie całej kariery, całej pracy. No, na pewno trzeba się z tym zgodzić, ale ja tego nie nominuję, od tego jest kapituła, która wybiera tych zawodników, później kibice oddają głosy, więc nimi to jest oceniać. Na pewno sporty olimpijskie, jakby tak patrzeć, to mają większe znaczenie, ale my jesteśmy tylko może być kibicami, bądź uczestnikami, bądź sportowcami i do końca tak naprawdę na to wpływu nie mamy. Ciężko mi się jednoznacznie powiedzieć. Na pewno się mogę zgodzić z tym, że sport olimpijski, rok olimpijski ma jakieś większe znaczenie na pewno niż poszczególne turniej mistrzostw świata bądź zawody o wojny takiej dyscypliny, które są co roku, bo wiadomo, olimpiada jest to 4 lata i jakby ten sukces jest większy. No tak, no też. Tak się mówi, że to jest plebiscyt tak naprawdę na najpopularniejszego sportowca, a nie najlepszego w naszym kraju i to chyba nie powinno nikogo dziwić, że żużlowiec dokładnie, co roku jest w czołówce. Media kreują na pewno też sportowce, tak? Jeżeli jest więcej w mediach, to wiadomo, że ten sportowiec będzie bardziej popularny, więc ludzi będzie go znało i łatwiej będzie oddać głos niż na olimpijczyka, którego nie wszyscy oglądają olimpiadę. I go po prostu nie znają go tak dobrze, jak tych sportowców, którzy są w telewizji, można powiedzieć, na co dzień. Więc tutaj, tak jak powiedziałeś, że to jest plebiscyt na popularniejszego, a czy w danym momencie na tego, który osiągnął najwięcej, to jest chyba już każdy może określać w swojej gestii.
Tak jest, to głosują kibice, więc wiemy, że kibiców żużla w naszym kraju jest bardzo, bardzo dużo. To tak tytułem wstępu, bo chciałem poznać Twoje zdanie. Przejdźmy już teraz do konkretów. Witam poszczególnych już widzów. Myślę, że za chwilę będą też jakieś pytania na naszym live czacie. Ponieważ mamy początek 2022 roku, to zapytam, czy Adrian Miedziński ma jakieś postanowienia noworoczne, czy raczej nie bawi się w coś takiego? Każdy chce, żeby było dobrze. To jest postanowienie. Ma być fajnie, ma sprawiać przyjemność, mamy się tym bawić. Cało zdrowo, bez przygód. Jakie mamy ostatnie lata, w sensie wiadomo, zdrowotne, covidowe i te inne. Mam nadzieję, że to wszystko będzie już funkcjonowało normalnie i każdy będzie mógł czerpać z tego całą garścią i cieszyć się z tego, co robi. Mm-hmm. Polonia Bydgoszcz, nowy klub dla Adriana Miedzińskiego. No właśnie, dlaczego wybrałeś Polonię Bydgoszcz? Co spowodowało, że trafiłeś do Gryfów? Co spowodowało? Na pewno determinacja. Jeżeli chodzi o kandydata, który mu bardzo zależało, to mi zależało też na dobrej drużynie, by powalczyć o awans. Nie ukrywajmy, że będziemy o to walczyć. Udało się taką zbudować, też bardzo na to napierałem i zależało mi na tym, żeby ta drużyna była jak najmocniejsza. Więc myślę, że ten cel jest osiągnięty, a resztę musimy zrobić na torze. A kolejna rzecz, że można powiedzieć, że jestem w domu jedną nogą, bo mieszkam między Bydgoszczą a Toruniem. Wiadomo, do Torunia mam bliżej, ale to jest tak, jakbym był na miejscu. Więc to też jest na pewno korzyść. A ten poprzedni sezon w Ekstralidze, jak byś ocenił, jeśli chodzi o twoją dyspozycję? Jesteś umiarkowanie zadowolony, bo cel jako drużyna udało się zrealizować, ale bardziej chodzi mi o indywidualne poczynania. Myślę, że można było dużo więcej wyciągnąć. Początek mecze domowe był ok. Nie mieliśmy tych sparingów ani eliminacji, wiadomo, z powodów covidowych. Gdzieś tam to, co pasowało mi na torze domowym, na wyjazdach, nie chciało grać i męczyłem się po prostu. Później zaczęła się Liga Szwedzka i skoczyłem, było kolejne tory i było troszeczkę lepiej, ale to nie jest na pewno to w tym roku. Też zmienię podejście do pewnych rzeczy związanych głównie ze sprzętem, ze sobą również i zobaczymy, jak to zafunkcjonuje. Myślę, że te zmiany będą na lepsze. A możesz zdradzić, czy nie chcesz zdradzać szczegółów, jeśli chodzi o zmianę tego podejścia? Trochę więcej sobie zaufać. To jest jedyna rzecz i to więcej nie będę. Nie chcę opowiadać, bo nie lubię się za bardzo rozwodzić, opowiadać jakieś bajki, historie, nie wiadomo co. Będziemy na torze się ścigać i wtedy będzie prosta weryfikacja i będzie widać. Chyba jak zagra, to powiem. Jak zagra, to powiem. Nie, tak jest. To nie jest taka wielka tajemnica, ale jest głównie podejście do pewnych tematów. Na pewno jakieś zmiany w twoim teamie musiały zajść, bo z tego co wiem, mechanik twój wieloletni zostaje w Toruniu, tak? Tak, zostaje w Toruniu, też na pewno sprawy rodzinne. Miał na to wpływ, będzie cały czas na miejscu. Synek też zaczyna się bawić delikatnie w sporty motorowe, gdzie Maciej robi to łatwiej prowadzić. My tak naprawdę byliśmy na ze sobą w 2008 roku, więc na pewno kupę czasu. Może taki czas na zmiany przyszedł. Ale współpracowało nam się bardzo dobrze. Życzę mu powodzenia i też nigdy nie wiadomo, bo jeszcze może znajdziemy się z powrotem na swojej drodze. Wszystko było oczywiście jak najlepszej. Cały czas jeszcze współpracujemy, mamy kontakt. Życzę mu jak najlepiej w nowej pracy, a ja już tego głównego mechanika mam, jeszcze rozglądam się nad jego pomocą. Mhm. Czyli nie było problemu, czy może był problem, żeby załatać dziurę, bo zawsze takie wieloletnie rozstania są ciężkie, bo człowiek się przyzwyczaja do pewnych, do człowieka, do pewnych schematów i tak naprawdę po wielu latach współpracy nie trzeba ze sobą rozmawiać, bo można rozumieć się bez słów, a tu nagle trzeba tej zmiany dokonać. Było łatwo znaleźć zastępstwo? Znaczy, powiem tak, rynek na pewno gdzieś jest tam przebrany.
dobrych mechaników nie było, ale udało się dobrze tą sprawę załatwić, więc jestem pozytywnie nastawiony. Tak jak mówię, trzeba poszukać jeszcze drugiego mechanika do pomocy, ale mówię, ten pierwszy podstawowy jest człowiekiem, który zjadł już na te zęby, wie co się dzieje i to jest najważniejsze. A takie zmiany czasami też są gdzieś potrzebne, bo następuje jakaś stagnacja, a to może gdzieś pozwoli spojrzeć na niektóre sprawy z innej perspektywy. Mm-hmm. Tak się zastanawiam, czy pierwsza liga to jest w tym momencie taki optymalny poziom dla Ciebie, dla Adriana Miedzińskiego. Czy może rozważałeś jeszcze opcję Ekstraligi, jeżeli takie oferty z Ekstraligi były? Na pewno to się wszystko poukładało, tak jak się poukładało, że Zielona teraz padła i patrzy po prostu, jak się gdzieś to wszystkie furtki już pozamykały, można było już podpisać kontrakt na nowy czas i poczekać, no ale to też nie chcę być na takiej pytającej bombie, tutaj jest fajna atmosfera, Zielona, fajna drużyna, fajny cel, po prostu też chcę wrócić, no mam rok, żeby jechać dobry sezon i taki jest cel, dopóki mam motywację i chęć i siłę, żeby walczyć, to będę się siła jak najwyższy. Czyli Polonia Bydgoszcz na tej takiej liście ofert była na pierwszym miejscu, rozumiem, że to był taki chyba priorytet, nie wiem, czy może to nie jest za mocne słowo. Były takie dobrymi warunkami. Było dużo tych ofert, tak, ale z takimi dobrymi warunkami były trzy kluby, z których wybrałem byli. Mm-hmm. A zdradzisz, czy to kluby z tej samej klasy rozgrywkowej, czy z różnych? Z różnych. Ale tak, tylko że mówię, tam się później tak sprawy układały, że też jeżdżenie w Ekstralidze za bestem nie ma sensu, bo po prostu. Mhm. Opcja zostania w Toruniu, bo też wielu kibiców się nad tym zastanawia, była rozważana, żeby na przykład, nie wiem, walczyć o miejsce w składzie, czy jednak nie. Gdzieś tam już pod koniec zeszłego sezonu były takie sygnały, że chyba trzeba będzie zmienić pracodawcę. To spowodował układ wydarzeń, tak, że Zielona Góra spadła z Ekstraligi, więc potem tak się potoczyło, a nie inaczej. Walczyć zawsze, bo można było, no ale to mówię, to nie jest do końca klucz, bo ja też potrzebuję jakiegoś tam spokoju, a nie wiecznie walki ze sobą, a może to odbije po prostu na chwilę. To teraz kibice się zastanawiają, gdyby spadł Grudziądz, Falubas nie, no to pytanie, jakby się potoczyły te wszystkie klocki związane z transferami. Są właściciele klubu, którzy budują składy i taka była koncepcja, można budować zawsze inaczej, ale my nie jesteśmy od tego. Takie były decyzje, a weryfikacja zawsze jest po sezonie. Ja jestem z Torunia, zawsze będę ich obserwował i życzył im jak najlepiej i życzę im tego, by nie pojechali fajny sezon, tak? Teraz ten rok, tamten rozdział można powiedzieć jest na tą chwilę zamknięty. Mamy nowy rok, ja już do tamtego sezonu nie wracam, nowe cele, nowe postanowienia. Wiem, co chcę zrobić, na tym jestem skupiony, mam jakiś plan w głowie. Tutaj będziemy walczyli o awans. Jestem wygłoszony i na tym się teraz skupiam. Tamta rzecz, która była, już jest odcięta definitywnie. Mhm. Wiemy, że życie żużlowca, życie sportowca w ogóle pisze różne scenariusze, no ale tak zastanawiałeś się wiele lat temu, że kiedyś będziesz jeździł w Polonii Bydgoszcz, bo jak już przechodziłeś do Włókniarza Częstochowa, to już to był wielki szok dla środowiska żużlowego w Polsce, że Adrian Miedziński, wychowanek Apatora, który wydawało się, że będzie całą karierę jeździł w Apatorze, przechodzi do Włókniarza Częstochowa, a teraz przechodzi do Polonii Bydgoszcz, tak jak kiedyś Tomasz Golobs by przechodził do Torunia, też wywoływało to duży szok. No tak, ten żużel się troszeczkę zmienia, prawda, bo pewnie 10-15 lat temu ciężko byłoby sobie taki transfer wyobrazić.
No dokładnie, kiedyś był zupełnie inny żużel, teraz jest inny, też nie ma chyba co do tego wracać, co było kiedyś, bo się trzeba dostosować do realii obecnie panujących. Nie myślałem, że tak się potoczą sytuacje i to wszystko, co mamy w tej chwili, ale tak jest i do tego trzeba po prostu przywyknąć i robić tak, żeby było dobrze. Może też, to, też mogę się cieszyć z tego, że w Toruniu był zawsze na wysokim poziomie, walczyliśmy przez te wszystkie lata, które jeździłem praktycznie o najwyższe cele i za to mogę być wdzięczny i że mogłem startować w takiej klubie, że to było w mojej rodzinnej miejscowości. A czy moja kariera by się też lepiej potoczyła, bo były też oczywiście oferty, gdybym 12 lat temu zmienił otoczenie, nawet za juniora. Nie podjąłem, bo wiadomo, są jakieś sentymenty, byłem związany, lubię, no po prostu może to jest też wada, że się przywiązuje do pewnych spraw, może zaleta. Ciężko jest to teraz stwierdzić, jakby wtedy zmienił, czy moja kariera by się potoczyła inaczej i było zupełnie lepiej, a może gorzej, więc to jest pytanie, na które już nie będziemy znali odpowiedzi. Tak jak mówię, skupiam się na tym, co mamy tu i teraz. No do Torunia niewykluczone, że przecież jeszcze możesz wrócić, bo przecież jeszcze kilka lat zakładam, zamierzasz śmigać, mówiąc w cudzysłowie, na żużlu. Ja się nie kończę, czuję się więcej pracuję niż tak naprawdę kiedykolwiek, może też ktoś przyjdzie, ale nie, czuję się naprawdę bardzo dobrze, może po tym widać, że człowiek jest, ten się zmienia, znaczy to się nie zmienia, ale rok, za rokiem dochodzi, bo człowiek się może wolniej regeneruje, tak to się odkrywa, to chyba każdy. Za młodego mógł więcej broić, a z wiekiem troszeczkę musi więcej odchorować, więc tutaj jest chyba podobna zasada sportu. A wyobrażasz siebie na przykład tak jak Rune Holta, 50 niedługo na karku, a on wciąż ściga się na naprawdę dobrym poziomie. Nie wykluczasz takiej opcji, że możesz tak długo jeździć na żużlu, czy raczej o tym nie myślisz? Nie myślę o tym, na razie naprawdę nie myślę, skupiam się na tym, co jest teraz. Nie wiem, czy by mi starczyło motywacji do 50. Też jeszcze chciałbym się pocieszyć trochę chyba normalnym życiem. Tak, wielki szacunek dla Rune Holty, że cały czas mu się chce, no i przede wszystkim też ma fajne wyniki, bo nie można powiedzieć, że przecież Rune odcina kupony cały czas. Co prawda teraz może klubu nie ma, ale pewnie lada moment, jak się sezon zacznie, to za chwilę jakiegoś... Myślę, że sobie poradzi. Tak, myślę, że za chwilę wielu chętnych się znajdzie, żeby Rune zakontraktować. Ten skład Polonii jest naprawdę piekielnie, piekielnie mocny i te oczekiwania... Jerzy Kanclerz mówił o Ekstralidze w perspektywie najbliższych lat. Nie, jakby nie ma takiego przymusu, że to musi być teraz. Natomiast patrząc na ten skład, no nie ma co się oszukiwać. Możemy używać kurtuazyjnych zwrotów, tak? Sport wszystko zweryfikuje i tak dalej. To jest oczywiście po części prawda, no ale trzeba powiedzieć wprost, Polonia Bydgoszcz to jest jeden z dwóch faworytów do awansu. Tak jak powiedziałem, zależało mi na tym, by skład był mocny i to był też jeden z warunków tego, by tutaj przyjść. Ale aż tak mocny? Bo ja myślę, że silniejszy niż tam jeden, dwa zespoły w Ekstralidze. No ja myślę też, że Zielona Góra czy Bydgoszcz w obecnym składzie mogłoby wygrać jak mecze z ekstraligowymi drużynami. Też przepisy w Ekstralidze spowodowały to, w pierwszej również, że, no ale głównie mówimy teraz o Ekstra, prowadzeniu zawodnika U24, że dla jednego dobrego rajdera zabrakło po prostu miejsca w drużynie i automatycznie zostali zepchnięci klasę niżej, co wzmocniło pierwszą ligę, a ona chyba będzie najmocniejsza z wszystkich lat, jakie była, bo Torun jeździ w Toruniu w pierwszej lidze, jeśli walczyliśmy awans, to też był ten sezon covidowy, w którym nie było play-off, więc też te zadanie jakby było ułatwione, a to jest sport, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to się wszystko potoczy. Druga część sezonu, szczególnie końcówka, faza play-off, będzie tak naprawdę zasadnicza będzie najważniejsza, by trafić wtedy z optymalną formą u wszystkich zawodników, bo pojedynczy zawodnik nie wygra meczu, musimy całość jako drużyna stawić temu czoła i fajnie by było. Jeśli ja nie powiem, że z tyłu głowy nie mam takiego marzenia, żeby wróciły derby
W Ekstralidze. Dokładnie. Tak jest. Natomiast pewnie kibice Polonii myślą sobie, że fajnie jakby tak Polonia powtórzyła sukces Torunia sprzed 2 lat, czyli w Cuglach zwycięstwo w pierwszej lidze, ale wydaje się, że to chyba będzie o wiele trudniejsze, bo wtedy Toruń faktycznie pod względem kadrowym był piekielnie silny na tle innych drużyn. Teraz właśnie wydaje się, że i Polonia, i Falubas to będzie być może liga dwóch prędkości, że tutaj ciężko będzie któremuś z tych dwóch zespołów tak w 100% zdominować ligę, no chyba, że jeszcze widzisz jakiegoś innego kandydata do awansu. Nie wiem, czy w ogóle jesteś typem żużlowca, który patrzy na składy innych drużyn, bo są żużlowcy, których nie interesuje, kto gdzie jeździ, patrzą na siebie, a są tacy, którzy lubią sobie popatrzeć, a ten jeździ tu, nie wiem, jak to jest u ciebie. Powiem tak, ja nie będę typował, bo nie lubię typować. No nie chcę typować, tylko tak czy patrzysz sobie na składy innych drużyn? Tak jak powiedziałem wcześniej, ta liga będzie chyba najmocniejsza z całej kariery w pierwszej ligi. Będzie tak naprawdę najsilniejsza w tym roku. A u nas będzie trudniej niż ze zespołem z Torunia, ponieważ nie będą play-offy, tak? A tam była runda zasadnicza. Tam można, w rundzie zasadniczej można się pomylić, można sobie pozwolić, żeby przegrane, a w decydujących meczach tam miejsca na pomyłkę już nie będzie. Mm-hmm. No akurat ty, Adrian, masz duże doświadczenie, jeśli chodzi o duże oczekiwania wobec, duże oczekiwania kibiców względem wyników, bo w Apatorze tak było przez wiele lat, że te były dream teamy, ale nie zawsze to wszło w parze z wynikiem i ty tutaj jesteś tym tak doświadczonym zawodnikiem, zresztą macie bardzo doświadczony zespół, Matej Żagar, Kenneth Bier. Tutaj doświadczenie będzie bardzo ważnym czynnikiem, dużo pokory, żeby też w tych decydujących momentach odpowiednio się zachować. To też jest chyba istotne, bo patrząc na te średnie wieku, na wasze CV, no, doświadczenie tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo duże. Nie ma tutaj młodzieży, nie ma obaw, że w wyścigu finałowym ktoś pęknie, ktoś nie wytrzyma presji. Mówisz, doświadczenie jest na pewno na naszą korzyść. Spróbujemy to przełożyć na wyniki na torze i na młodzież mamy, bo mamy też młodych zawodników, dwóch bardzo dobrych młodzieżowców. Mam nadzieję, że będziemy w stanie im sprzedać fajną wiedzę. Oni będą mogli z nas wyciągnąć maksimum. I to będzie jeden kolektyw, który zbuduje fajną siłę i wygra tą ligę. No. Nie wiedzajmy, taka jest nadzieja, ale tylko nie jedziemy. My, bo jedziemy z Krosna, z Zielonej Góry, z Gdańska, tam po cichu. To każdy gdzieś tam chce osiągnąć jak najwięcej, więc ciężko jest tutaj typować i nikt nie staje pod taśmą. Myślę, że ta gra wyścig, każdy chce. Mhm. Rozumiem, że tor w Bydgoszczy zawsze gdzieś tam był dla ciebie top 5 ulubionych, czy może przesadziłem, czy może aż tak dobrze nie było? Jakie masz dotychczasowe wspomnienia z toru? Każdy tor dobrze przygotowany jest fajny, tak? Głównie chodzi o to, żeby tor był do walki. Głównie tory, na których można powalczyć, a nie tylko stać. No nie wszystkie takie są niestety w Polsce. Tak jest. No wiadomo, jeżeli jest wąski, krótki niekoniecznie, szczególnie jeżeli są wąskie tory, no to one utrudniają wyprzedzanie. No ale to też zależy od przygotowania. Idzie je tak przygotować, by można było wyprzedzać, ale na pewno jest ciężej. Ale myślę, że większość torów tak naprawdę jest do walki. Kwestia tak naprawdę przygotowania, bo nawet z toru wybitnie dużego, długiego, szerokiego, obojętnie można zrobić taki tor, że będzie tylko start i krawężnik i z tego, że to jest lotnisko i można było stanąć tego gonić 20 motocyklami, A w Bydgoszczy wiemy, że akurat ścigać się można i to na całej rozciągłości toru. Wspomniałeś o przepisie U24, też jestem ciekaw twojego zdania. Uważasz, że to jest dobrze, że takie przepisy są wprowadzane w Ekstralidze, czy jednak
Myślisz, że Ekstraliga to jest najlepsza liga na świecie i tam powinni jeździć najlepsi, tam nie powinno być takich jakichś restrykcji, bo różne są opinie. Na ogół ci, którzy na tym stracili, mówią, że nie, Ekstraliga powinna być dla najlepszych i nie powinno być żadnych regulacji, no ale są też beneficjenci. Tak mówisz. Punkt widzenia zależy od punktu widzenia. Jeżeli ktoś będzie miał pieniądze, będzie miał wszystko, będzie za tym, żeby nie było żadnych rejestrów. Ktoś, kto będzie miał mniejszy budżet, będzie za tym, żeby wolno stać PSM albo więcej drużyn. Albo tutaj naprawdę można się rozwodzić milion sposób nad całym tematem. Tak reasumując ten temat chyba szybko i zwięźle, to Ekstraliga możemy sobie zadać i odpowiedzieć te pytanie. Zrobiła przez ostatnie lata duży krok w rozwoju żużla telewizyjnie, medialnie, sportowo, myślę wizerunkowo ten krok został poczyniony, uważam, duży. Więc czy się mi podoba, bo też mogą się pewne rzeczy podobać, nie podobać. Uważam, że idzie to wszystko do przodu. Będą ludzie zawsze, jak w każdej opcji, zadowoleni, mniej, bardziej niezadowoleni, ale chyba możemy trzymać kciuki, bo rozwija się i plus, tak? Kluby mają więcej pieniędzy. Tak naprawdę Polska w tym momencie zaczyna wyciągnąć ten różny światowy i go pchać do przodu. Tak, taka jest rzeczywistość i tak to teraz wygląda. Myślę, że rozwijamy się, a nie zamykamy, więc ogólnie całokształt można ocenić i plus, a teraz takie pojedyncze sprawy to jest, tak jak powiedzieliśmy, zależy od miejsca, punktu widzenia, zależy od miejsca siedzenia, wtedy gdzie się znajdujemy, w jakim obecnie jesteśmy w dyspozycji finansowej, kadrowej, obojętnej. Teraz mi przyszło takie pytanie do głowy, bo jesteś bardzo doświadczonym zawodnikiem, jednym z najbardziej doświadczonych w naszym kraju obecnie jeżdżących. Przerabiałeś, no żużel zmienia się na przestrzeni wielu, wielu lat. Mówisz, i zresztą słusznie, że żużel zmienia się najlepsze i na lepsze i na pewno jest olbrzymia różnica w momencie, kiedy ty zaczynałeś, a kiedy teraz zaczynają młodzi, ale jest coś, co byś wziął z tamtego dawnego, starego żużla sprzed powiedzmy 20 lat do tego dzisiejszego? Czy wszystko zmieniło się na lepsze, czy jednak jest coś, co kiedyś było lepiej, a teraz jest troszeczkę gorzej, coś, za czym tęsknisz może? To ciężkie pytanie też, ale na pewno jedna rzecz jest taka, może to jest też fajne i niefajne. Teraz junior może wygrać z mistrzem świata, kiedyś to było nie do pomyślenia, a teraz ten sprzęt jest tak wyrównany, każdy ma dostęp do wszystkiego, że takie sytuacje mają miejsce i minus na pewno jest to, że bardzo dużo decyduje sprzęt i dopasowanie go, bo jest naprawdę wszystko tak wyżyłowane, tak poszło do przodu, że drobne niuanse decydują i cały czas trzeba być czujnym i tak naprawdę to jest jedna wielka walka cały czas z tymi ustawieniami, silnikami, gdzie jeździć, jak ustawić i jak największa liczba startów tym wtedy pomaga, bo człowiek ma obeznanie z silnikami, które zachowują się najlepiej na danym torze i ci zawodnicy, którzy te jazdy wtedy w obecnych czasach mają mniej, są w jakimś stopniu poszkodowani, bo chyba, że tak trafią, że po prostu idziesz, podpasuje wszystko, ale jeżeli nie, no to żaden trening nie zastąpi ścigania się z innymi, bo na treningu można myśleć, że jest super, fajnie, wydaje mi się, że jest okej, ale przyjedzie ktoś inny, który ma jeszcze bardziej super i to już nie jest wtedy fajne. Naprawdę czyli to wszystko poszło w tym kierunku, że jest wyżałowane, każdy ma sprzęt z wysokiej półki i robi się coraz drożej. No, to trzeba powiedzieć, te pieniądze się robią za to też będzie coraz większe, bo ale te inwestycje też idą razy kilka do tego, co było kiedyś. Czyli to nie jest przypadek, że mówi się, że żużel z roku na rok idzie w kierunku Formuły 1. Coś, co jeszcze paręnaście lat temu wydawało się niemożliwe, że wszyscy tak z przekąsem, tak pół żartem, pół serio to traktowali, ale teraz okazuje się, że no, kto wie, co będzie za 10 lat z żużlem, jak to będzie wyglądać, jeżeli to faktycznie w takim tempie zmierza do Formuły 1, czy MotoGP na przykład. No, chyba nikt z nas nie będzie wyglądać za 10 lat, jak będziemy, czy my już będziemy latać tam drogami, czy jeszcze jeździć, to ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że te sporty motorowe zawsze zostaną motorowe, a nie elektryczne na przykład, bo to nie tak się nie jest. No, chyba, że już nowe pokolenie będzie
na to patrzyło zupełnie z innej strony, czym oni widzieli jakimiś dziwnymi, głośnymi urządzeniami. No może. Nie wiemy, jak to się potoczy. Jedno jest pewne, Rune Holta na pewno będzie jeszcze jeździł, coś tak czuję, za 10 lat, ale to tak tytułem żartu, chociaż kto wie, może niekoniecznie, nie... zobaczymy. Nie, może tak być, może jeździć, ale chyba amatorsko. No, chyba zrobią przepis w Ekstralidze. Jak Hancock jeszcze jestem w stanie powiedzieć, że w przyszłej dziesiątce będzie się tam bawił, bo widać, że tam jest stawiam. Ja myślę, że on czeka na. On zakończy karierę dopiero wtedy, jak dostanie dziką kartę na Grand Prix w Stanach Zjednoczonych, bo to było zawsze jego marzenie, wystartować albo w ojczyźnie. Tak, aż synowie zaczną jeździć. A on też tak może być. I wtedy sobie chociaż jedne zawody z nimi wystartuje. To jest bardzo słuszne, co mówisz. Mamy pytanie od naszego widza. Pan Rafał Tarkowiak pyta. Witam, Adrian. Jak zapatrujesz się na współpracę z Matejem Żagarem? Bardzo dobrze. Bardzo się lubimy z Matejem. Mamy cały czas kontakt. Jeździliśmy razem w Częstochowie, więc ja byłem bardzo dużym zwolennikiem tego, by Matej znalazł się w Bydgoszczy i cieszę się, że się udało. Mm-hmm. Kolejne mam nadzieję, pytanie. Że mi bateria tylko nie padnie, bo nie było ładowarcia. Tak, no, to jesteśmy już... Tylko tak informuję, jakbym gdzieś jesteśmy bliżej końca niż początku. Rohan Tangate też już za chwilę do nas dołączy. Pan Rafał też pyta o to, czy to dobrze, że nie ma meczów barażowych o awans do Ekstraligi, bo to no, dodatkowa presja. Często mówiło się, że te mecze barażowe są niepotrzebne, bo wiadomo, że ekstraligowiec wygra, ale nie zawsze tak było. Ja myślę, że tutaj troszeczkę jest bardziej ze względów finansowych i infrastruktury. Dwa zespoły, które awansują z tej chwili, niekoniecznie infrastruktura musi się zgadzać. Myślę, że to chyba bardziej pod tym względem było przygotowane. Ale jakby się tak zastanowić, Orzeł ja Łódź, w meczach barażowych. Infrastrukturę ma dobrą, inne kluby. W tym roku Toruń z Ostrowem jechał. Mhm. No i kosztują te mecze. Też był pełen stadion, bo to są dodatkowe emocje i w Toruniu, i w Ostrowie. Stresu było też niemało w tym czasie. Myślę, że te mecze barażowe mogły być, ale tak jak mówię, zawsze jakiś każdy system będzie miał swoich przeciwników i zwolenników. Na pewno każdy mecz, który jest o stawkę i o dodatkowe emocje, jest mi plus. No tak, ale jak wspomniałeś o tej infrastrukturze, tak zacząłem sobie myśleć, że Orzeł Łódź ma infrastrukturę, no Bydgoszcz raczej też by pojechała na tym stadionie, który ma w Ekstralidze, oczywiście tam pewnie jakieś poprawki. Ale mamy teraz na przykład temat Ostrowa Cross na dwa zespoły sezon i się robi troszeczkę, tam trzeba zrobić, wiemy, że trzeba dużo zmienić. Co widzimy, że dzieje się teraz w Ostrowie, na szczęście jest taki układ, że teraz kluby ekstraligowe dostają więcej pieniążków i ta możliwość jest, a jakby była sytuacja inna, nie wiem, jakby to wyszło. Pan Rafał, widzę, że tutaj dużo pytań zadaje, sugeruje, że brakuje trudnych pytań do Adriana Miedzińskiego. No to znaczy tak, trudne pytanie. No właśnie, też się zastanawiam, jakie trudne pytania ja mogę zadać. Będzie, jak będzie trudne, to bateria mi padnie. Tak, zwłaszcza, że mamy kilka miesięcy do początku sezonu, więc ciężko też mówić o jakichś konkretach. Możemy jedynie prognozować, co się może wydarzyć. 10% bo to... się nie wyskoczyło. Tak, także myślę, że jeszcze dwa pytanka zdążymy zadać. Właśnie od pana Rafała. A jest jeszcze jedno pytanie. Użytkownik Squid pyta: czemu nie wziąłeś udziału w mistrzostwach par klubowych na koniec sezonu? Bo byłem w Szwecji w Hallstatt dzień wcześniej. Czyli problemy logistyczne. Na te zawody logistycznie byłoby po prostu bardzo ciężko, a to nie były zawody, które świadczyły o tym, że się coś zaraz zaczyna kończyć i trzeba łamać przepisy, żeby po prostu dojechać i ryzykować jakimiś tam wypadkami drogowymi, żeby się znać. No po prostu w skrócie logistyka, można sobie sprawdzić, ile jest i połączenia i promowe i wszystko, jak to wygląda. Z zawody kończące się wieczorem, które się odbywały. No, można łatwo to przeliczyć. No tak, bo pojawiły się opinie, że Adrian Miedziński po prostu odpuścił sobie te zawody, bo tak już w Toruniu jeździć nie będzie i odchodzi z tego klubu. Takie były gdzieś tam komentarze.
Ale to możemy dementować. Każdy niech ocenia swoje gesty. No po prostu nie byłem. Temat zamknięty. Tak jest. Pewnie teraz około 8% jest baterii, coś tak czuję. Nie wiem, procent mi nie wyskakują, ale... Ile? Nie wyskakują mi procent. Nie widzę. Aha, aha. Widzę, że jest czerwona po prostu końcówka baterii. Dobra, to jeszcze jedno pytanie na pewno zdążymy zadać, a może dwa. Pan Rafał Tarkowiak też, no może to jest trudne pytanie, zobaczymy. Co sądzisz to pierwsza część tego pytania to może sobie odpuścimy, a natomiast jeden z dziennikarzy sugeruje, pan Ostafiński, że nie radzisz sobie z emocjami na torze. Jak się do tego odniesiesz, pyta pan Rafał. Nie muszę się do tego odnosić. Oczywiście, że nie musisz. I rozumiem, że nie chcesz. Szkoda baterii. Szkoda baterii, tak jest. Także pan Rafał, żeby nie było, że tutaj nie zadaje. Tak, o pana pytanie tutaj też próbuję zadać. I jeszcze tutaj było jedno takie pytanie. Czy Bartek jest faworyzowany przez sędziów? Pytanie do Bartosza. O Bartosza z Marzlika, no ale to też moim zdaniem pytanie. Teraz też trzeba było każdą sytuację przeanalizować oddzielnie, co się wydarzyło, jak, a czy jest, nie wiem. No nie, z tym faworyzowaniem to bym nie przesadzał, bo kiedyś tak o Nikim Petersenie się mówiło, że sędziowie się na niego uwzięli, że ktoś inny jakby popełnił takie przewinienie, to by nie był wykluczony, Niki był, to tak naprawdę... No... A Bartkowi to oddać, że jest świetnym żużlowcem i chyba tak możemy to skutować, tylko potrafi na motocyklu zrobić to, co drużyna zawodników nie potrafi. Tu jest jeszcze prośba. Adrian, pozdrowisz fanów z Krosna, którzy cię oglądają. Oczywiście, ja mogę, że pozdrowię wszystkich fanów z Kidleya w całej Polsce i ogólnie na świecie. Mam nadzieję, że będziemy mieli fajny rok sportowy, że będziemy wszyscy mogli być przede wszystkim na trybunach, pełnych stadionach, fajnej atmosferze na zawodach i że dostarczymy dużo ciekawych, ogólnie jako cała dyscyplina zawodowa, dużo ciekawych wyścigów, dużo walki i po prostu ten sport będzie się Wam jako kibicom podobał. Tego sobie życzę i Wam. Tak, i myślę, że to będzie dobra... Też jak już jestem przy takich tematach, to chciałbym podziękować również sponsorom, którzy są cały czas ze mną, pomagają, pozdrawiam też z Torunia i z Bydgoszczy, którzy też są ze mną i trzymają kciuki, z Częstochowy też również, szczególnie z tych klubów, które startowałem. Tak jest. No, myślę, startował teraz. Że to dobra puenta naszej rozmowy, bo bateria szybko ucieka. To chyba w ogóle pierwszy twój wywiad w tym roku, czy już jakiegoś zdążyłeś udzielić? 12 dzień stycznia. Pierwszy, tak? U mnie pierwszy, więc. No właśnie, więc tym bardziej trzeba. Otwieramy. Także życzymy wszystkiego najlepszego w nowym, rozpoczynającym się ciągle 2022 roku. Trudnych pytań nie było, ale też ja nie chciałem zadawać dzisiaj jakichś trudnych pytań, bo w sumie o jakie trudne pytania można było zadać. Ten sezon dopiero się rozkręca i trzeba życzyć wszystkim wszystkiego, co najlepsze, nie szukać na siłę żadnych afer, ani żadnych trudnych pytań. Także to taka moja dygresja. Tak, 100%. Tak, moja dygresja. Po to, żeby je rozwiązywać, zmijać, a życzę sobie tego, żeby wszyscy byli zadowoleni z tego, co robią. Tak, zawsze, zawsze pozytywnie. Adrian Miedziński był naszym gościem. Mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie uda się porozmawiać na kanale Best Speedway TV. Dziękuję, Adrian, za to, że około 40 minut, troszeczkę dłużej niż było ustalone, ale też... Ale bateria dała radę. Tak jest. Dziękujemy, Adrian. Miłego wieczoru. Dziękuję bardzo również. Miłego wieczoru, pozdrawiam. Był z nami Adrian Miedziński, a my już witamy Rohan Tangey, nasz kolejny gość. Rohan, hello mate. Dzień dobry. Dzień dobry. First of all, I apologize because I know you've been waiting here for 10 minutes or more because we had appointment. We had some
No problem. We did some little bit longer interview with Adrian Miedziński. That's why we are a little bit we are being late. But okay, let's do that. How's your Polish, Roman Tanget? Because I know you've been trying to say some Polish words lately. Yeah, I was trying to say the Merry Christmas and Happy New Year. So it wasn't so easy, but yeah, I'm always trying to learn. Probably not enough, but yeah. Maybe one day I'll start to do more. I suppose you know some Polish nasty words, but don't say it right now. Marcin Gortat is a good teacher, I suppose, in terms of Polish language. Yes, exactly. He knows a few. So my girlfriend's been teaching me a bit. So it's it's handy for me to know some Polish. I think I understand a little bit, but still not enough. Mm-hmm. 2022, New Year's, new expectations, new resolutions. Do you have any resolutions for this year, or maybe not? Maybe you are a kind of guy that don't have any. Yeah, of course. I have some goals and we in Zielonogóra they have one clear vision of what they want to do, so I'm really happy to be a part of that, and it's something to look forward to and it's great to be a part of. Mm-hmm. Why did you decide to join Falubas Zielonogóra? What was the reason that you decided to be in this club? What was the key factor? What was the most decisive to join this club? I wish I joined it the year before. It was a bit of a regret from me, but it's a lesson I learned and we go forward from that. So when they called me for this year, I didn't really think about it too much and it was a pretty easy decision to go there. They're a very professional club and yeah, so far I see they're doing everything as they say I'm really happy to be a part of it. Mm-hmm. Let me translate it quickly. Roman Tanget oczywiście jest już z nami od kilku minut. Na początku troszeczkę przeprosiłem Roana za zwłokę, ponieważ obiecaliśmy, że połączymy się o 20:30, ale rozmowa z Adrianem troszeczkę się przedłużyła. Zapytałem, jak tam język polski u Roana Tangeta, bo pewnie wielu kibiców wie, że złożył życzenia świąteczne po polsku w naszym języku. Roan oczywiście się tego języka stara uczyć, uczy go Marcin Gortat, uczy go jego narzeczona, więc gdzieś tam podchwytuje te polskie słowa. Oczywiście konkretne pytanie, dlaczego zdecydował się dołączyć do Falubazu Zielona Góra. Roan od razu powiedział w pierwszym zdaniu: żałuję, że nie zrobiłem tego w poprzednim sezonie. Ten poprzedni sezon w Unitarnów, jak wiemy, nie był najlepszy w wykonaniu i jaskółek, ale też Roan Tanget nie może być w pełni ukontentowany tym, co działo się w 2021 roku i chciałby teraz troszeczkę zrehabilitować się w Falubazie Zielona Góra, bo wie, że to jest klub, który na pewno jest w pełni profesjonalny, który raczej spełnia wszystkie obietnice i który ma oczywiście bardzo duży podstawowy cel powrotu do PG Ekstraligi. To też jest kuszące dla Roana Tangeta, bo też dopytałem go, czy ma jakieś noworoczne postanowienia. Powiedział, że na pewno ma jakieś cele, jak większość osób na nowy rok. I myślę, że tutaj możemy przy okazji zadać jedno pytanie z live czatu. We mentioned about Falubas Zielona Góra, so I need to ask this question from one of our viewers. Kuba is asking you, how would you estimate Falubas squad? What can you say about the roster? Plenty of experience, which is very important, especially when Zielonogóra really want to go to extra league, and these guys can help that a lot. And yeah, they will be good under pressure and I look forward to working with such riders. They can give me plenty of tips and I think we can go in the right direction. Yeah, you mentioned about pressure. There's no question though that the pressure will be huge, because Falubas is one of the
biggest favorites of this first division competition alongside, I would say, Polonia Bydgoszcz is also very strong. Our previous guest was Adrian Mieziński from Polonia Bydgoszcz, and the conclusion was Falubas and Polonia, two main top teams, two main favorites to be on the top of the first division. Would you agree? Yeah, it's. I think there's a few other teams that could surprise a few. So, but we're just focused on one thing, and that's to go to Extraliga. So, the pressure's there, but I think it's in a good way. The club have a goal, and we're fully aware of it, and we just gotta get to where they want to go, and you can't let the pressure get to you too much, and it's a good pressure, I think, I think it would be okay. Yeah, but you also mentioned about the experience, huge experience in the team, and this experience will help to handle the pressure and to cope with high expectations. Yeah, definitely. I think it's important to just enjoy it and have fun, and of course you have to take it serious and train hard and do all the right things, but at the same time you have to enjoy it. And I think these guys, it's a good bunch of guys, and the managers, everyone is really creates a good atmosphere, so I've seen, so it's really important, and we look forward to it. Yeah, Aussie approach, no pressure, having fun. This is why Aussie riders are very, 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 I would say, loved in Poland because of this approach, having fun. Yeah, it's important. This is all about the sport. Yes, yes. If you're not enjoying it and not having fun, it's very difficult. So you got to try and keep that. Before I translate your answer, there is one more question. David is asking you, which track is your favorite? Which Tarno Zielona Góra, perhaps one of them, or maybe some different track, and why one of them? Definitely not Tarnów. It's not one of my favorites. I'm good there. I have good results, but it's... Yeah. Łódź and Zielona Góra, I really enjoy these tracks. They're kind of similar in some ways, but equally enjoy both tracks, and it's a pleasure to ride every time I go. Mm-hmm. Or maybe some other track in Poland that you're fond of. I love Bydgoszcz. It's a track that I love to race with guys. It's very clean track to make passes and stuff. So, but yeah, Zielona Góra, Leżno, Łódź, Bydgoszcz. I like most of them in Poland, and in Sweden. I like most tracks, but the more experienced I get, I learn to just get on with it and try to like them all. Mm-hmm. Let me do the translations. No nie muszę wymieniać tych ośrodków, które przed chwilą wymienił Roman Tanget, jeśli chodzi o jego ulubione tory w Polsce. Powiedział definitywnie nie Tarnów, aczkolwiek zasugerował, że ogólnie on sezon w Unii Tarnów miał nie najgorszy. Po prostu tak się ułożyło, że Unia z hukiem spadła do drugiej ligi, natomiast on sam radził sobie całkiem dobrze. Im dłużej jeździ w Polsce, tym coraz bardziej lubi poszczególne tory. Wcześniej porozmawialiśmy o tej presji, o tych oczekiwaniach związanych z tym, że Falubas koniecznie chce jak najszybciej wrócić do PGE Ekstraligi. Prawda jest taka, że mówi się, że Falubas Zielona Góra i Polonia Bydgoszcz to dwa najwięksi potencjalni faworyci, kandydaci do awansu. Rohan się z tym zgodził, aczkolwiek dodał, że są też inne drużyny, które na pewno będą chciały powalczyć o pierwsze miejsce, ale doświadczenie
doświadczenie to będzie bardzo ważny czynnik, który może zadecydować o tym, że Falubas wygra, bo ta drużyna jest doświadczona i to z pewnością pomoże w realizacji tego celu, ale zaznaczył, że też nadmierna presja, ta presja będzie, Roman ma tego świadomość, że ta presja kibiców, presja otoczenia w innym grodzie będzie duża, ale za duża presja też może zaszkodzić. Takie australijskie podejście jest bardzo ważne, że okej, wiemy, że są duże oczekiwania, ale też trzeba czerpać radość z jazdy, trzeba, nie można zbyt dużej presji wybierać na sobie, bo to tylko może zaszkodzić, więc to taki można powiedzieć mały apel do Rana Tangeita dla kibiców Falubazu Zielona Góra, którzy oczywiście, co zrozumiało, oczekują, żeby ta drużyna jak najszybciej wróciła do PG Ekstraligi, ale też nie można za bardzo tej presji wywierać. Patrzę na kolejne pytania na naszym live czacie. Na pewno będę zadawał za chwilę pytanie o Witolda Skrzydlewskiego, bo to też jest na pewno ciekawy wątek, jeśli chodzi o Orła Łódź, ale tutaj jeszcze pociągnę ten wątek Falubazu Zielona Góra. Next question from our live chat. Have you talked to Max Frick about joining Falubas Zielona Góra? Yeah, I speak with Max quite often, and we've been friends for a long time, teammates a few times. So yeah, we're in good contact, and it was nice to hear that he was staying in Zielona Góra, and I already made my decision, but I knew it was getting pretty serious when Max was staying. So yeah, I've good contact with Max, and it'll be a pleasure to ride with him again. Mm-hmm. What about the other options in Poland? Did you consider some other options on Falubas, as you mentioned at the beginning of our interview, was your top choice, and you wanted to join Falubas Zielona Góra. You should have joined a year before, as you mentioned. So did you consider some other options? Yeah, I had offers from Big Gosh, Zielona Góra, Łódź, some other clubs too, but I didn't, the three I considered were Zielona Góra, Łódź and Big Gosh. So I was in talks with them, but pretty much when Zielona Góra come to the party, I knew I wanted to go there. So, yeah, but Big Gosh was also nice. They were nice to speak to and very professional. And I thank them for my time, their time to speak. And yeah, it was also a good offer. But Zielona Góra for me was the good option. I love this track and very professional club, so yeah. Mm-hmm. There's one question that needs to be asked about Ekstraliga, because I wonder if at this stage of your career, first division in Poland is perfect for you, suits you, or maybe if you had opportunity to be in Ekstraliga, you wouldn't hesitate to be there. I think this with Zielona Góra is a good path. It's a good step to go to Ekstraliga. But Zielona Góra has Ekstraliga habits and stuff like that. So I think it's a really good option for me to take this path. And time's ticking for me. I'm not so young, so it's a good opportunity and. I really want to. I know I'm capable of racing with the guys in Ekstraliga. I raced them in Sweden. I've raced them in Poland many times. So it's all about ticking all the boxes and having the right people behind you. Good mechanics, good team, good equipment, a good head, in good shape. So I'm trying to tick all the boxes. I'm getting there. We have a good team. I have some good mechanics and have good equipment from Kowalski and yeah, we're in the right direction. So I just got to work hard and
and go for it. Speaking about mechanics, I need to ask about Marcin Gortat, but before you answer this question, I'm sure you know what I mean, but I need to translate your previous answer. Zacznijmy od początku. Czy rozmawiał Max Frick z Maxem Frickiem? Oczywiście rozmawiał, bo się przyjaźnią, bo się kolegują, bo się znają, co zrozumiałe, i się cieszy, że będzie mógł Rohan jeździć z jednym z Australijczyków, z rodakiem w zespole Falubazo, ale to nie jest tak, że to było decydujące, że to był decydujący czynnik. Mógł konsultować, ale to była jego decyzja, bo miał też inne propozycje i też o to go zapytałem. Przede wszystkim Zielona Góra, Łódź, Bydgoszcz to były te trzy zespoły, nad którymi Rohan najbardziej się zastanawiał w kontekście swojej przyszłości na 2022 rok. Natomiast kiedy Zielona Góra, można powiedzieć, dołączyła do imprezy, tak powiedział dosłownie Rohan Tangate, no to tutaj nie było cienia wątpliwości, że chce jeździć w Falubazie i z tym zespołem osiągać jak najlepsze rezultaty. Natomiast Ekstraliga, czas upływa, on też do najmłodszych nie należy, mówi Rohan Tangen, mówi o sobie, że nie należy do najmłodszych zawodników i na pewno jestem w stanie rywalizować z najlepszymi, bo to czynię chociażby w Szwecji czy podczas różnych turniejów, więc Ekstraliga tak, ale na ten moment Falubas to jest dla mnie dobra droga, to jest dla mnie dobra ścieżka, dobra opcja i to nie jest tak, że koniecznie musiałbym już teraz być w tej PGE Ekstralidze, mówi Rohan Tangate. Też wspomniał o silnikach, które ma od Ryszarda Kowalskiego. To też jest ważne, żeby mieć dobry team, dobrych mechaników, żeby mieć ogólnie poukładany team, aby móc rywalizować na wysokim poziomie. A skoro mowa o mechanikach, to muszę zapytać, no bo mówiło się, że Marcin Gortat może być w parku maszyn, jeśli chodzi o bycie mechanikiem Rohana Tangate'a. Zanim zadam pytania, które pojawiają się na live czacie, to chcę jeszcze właśnie poruszyć ten wątek. Okay, I mentioned about Marcin Gortat, I mentioned about mechanics, so we should find the connection about between mechanics and Marcin Gortat, because I heard Marcin Gortat possibly will be your new mechanic. Is it? that was a bit of a joke, which blew out a little bit. So, but no, Marcin enjoys to come to some matches, and sometimes he's been in the pits, and sometimes in Zielona Góra he was in the VIP area, and no, he loves it. He always brings a very good energy, he's never worked on the bike, but he likes to get involved and do what he can. So, but he loved this idea. So why? Yeah. He does. He can even ride. He actually had a ride on my bike in Poznan. We done an event for H&M customer. So. He had a go on the bike, and yeah, he actually goes all right, and it's quite scary. Maybe one day he will become a speedway rider, with the riding in pair with you. Who knows? Może. What about your stay in Poland? Are you going to be a citizen in Zielona Góra? Would you like to stay in Zielona Góra? You know, we know what kind of world it is right now in terms of pandemic, in terms of traveling. So are you going to have some apartment in Zielona Góra and live in this city, or just, you know, being on the match? And I'll just be on the match and go to and from. Now I'm in Warsaw. It's for flights and stuff, it's good logistics. Maybe not to drive to Zielona Góra, but you can even fly to Warsaw to Zielona Góra. So sometimes I will do that and can go on to Sweden and then fly back to Warsaw. So I'm there now, so I kind of like to get away from the city I race at sometimes. It's
yeah, a bit of a break, I guess, because I'll probably spend a lot of time in Jelenogor anyway. I'm not sure if I heard properly. You live in Warsaw, yeah? Yes. Mm-hmm. So how do you like living in capital city of Poland? Yeah, it's quite nice, clean city, and plenty there. So it's a nice place, and plenty of connections with flights and stuff. So for Sweden, it's very convenient. And no speedway in Warsaw, which is for you perhaps advantageous, because you mentioned there's a nice thing to rest from speedway and not thinking about speedway all the time. So Warsaw is not non-speedway city. Maybe it's good for you. Yeah, it's nice to clear the head and be away from it sometimes. In the season, we are very busy, and to get away from the racing is just as important, I think, to clear the head and have time to yourself. Rohan mieszka w Warszawie i cieszy się, czyste miasto zasugerował, podoba mu się stolica, podoba mu się też w sumie, że w Warszawie nie ma żużla, ponieważ lubi odpocząć od sportu i też nie za bardzo chce się wiązać z mieszkać w mieście, w którym ten żużel jest, bo dla niego to też jest taka odskocznia, że może mieszkać w takim nieżużlowym mieście, jakim jest chociażby Warszawa. To też a propos jednego z pytań, które pojawiło się na naszym live czacie, czy zamieszkać w Zielonej Górze. Nie, będzie tylko przyjeżdżał na mecze i będę leciał z Warszawy do Zielonej Góry. W Warszawie jest też dobre połączenie lotnicze z innymi państwami, więc cieszę się, że mogę mieszkać w stolicy naszego kraju, czyli naszego, nie Roana. Natomiast nie będzie mieszkał w Zielonej Górze. A jeszcze było pytanie tak, o Marcina Gortata. To był żart. Marcin Gortat nie będzie mechanikiem Roana Tangeita, bo też pojawiły się takie informacje w mediach, że być może Marcin Gortat zrobi licencję mechanika i będzie dzięki temu bliżej swojego podopiecznego, tak można powiedzieć, w trakcie meczów. Oczywiście Roan jest wdzięczny Marcinowi za wszelaką pomoc, ale to raczej nie wydarzy się, mimo że Roan zasugerował, że Marcin coraz lepiej radzi sobie na motocyklu żużlowym i kto wie, może któregoś razu, sam powiedział Roan, wystartują razem w parze jako zawodnicy. Tu było na naszym live czacie pytanie o Orła Łódź i o Witolda Skrzydlewskiego, więc teraz tutaj staram się to pytanie znaleźć, tak jak obiecałem. Quick question about Orzeł Łódź. It will be, I suppose, quite difficult question from our viewer. Let me find it. Allegedly, Witold Skrzydlewski claimed that you cheated on him, that you lied him. And is it true what Witold Skrzydlewski talked about you, that you didn't say true to him and some stuff? Something I don't really want to comment on. It's we can think of other things to talk about. It's not really a positive thing, and I've read too much in the past, and I'm not sure if he does the articles or someone does them for him. But I don't really want to talk about it. It's something it's not needed to speak about. It's spoke about too much, and I'd rather not. Mm-hmm. I completely understand. But still, I suppose you have nice memories from Łódź, and there is one more comment from Łódź. Yeah, yeah. Agnieszka says greetings from Łódź. Says Agnieszka. Thank you. I have many many good memories from Łódź. Many nice fans and I loved every moment of racing in Łódź, and it's a shame sometimes how things end, but I have very good memories from Łódź, and
I really like the people in Łódź, and they always supported me well, and yeah, it was nice. Mm-hmm. Agnieszka also says good luck on Darcy World Tournament soon. Yeah. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, tego tłumaczyć nie muszę, nie chcę za bardzo wypowiadać, w ogóle tak naprawdę nie chcę się wypowiadać o Rantangę na temat tego, co mówił Witold Skrzydlewski, te oskarżenia wobec Roana Tangeita. Roan zasugerował, żeby było wiele na ten temat powiedziane i naprawdę są inne tematy, które można było poruszyć. On ma dobre wspomnienia z Łodzi, on chce Łódź zapamiętać w pozytywnym świetle, nie negatywnym. Uważa, że tam są bardzo fajni ludzie, bardzo fajni kibice. Miałem okazję też tutaj właśnie przytoczyć jeden z komentarzy. Pozdrowień z Łodzi, powodzenia na turnieju Darcy'ego Worlda, i tutaj myślę, że też nie ma sensu, trzeba uszanować decyzję Roana, który nie chce na ten temat rozmawiać. Patrzę na nasz live chat. Speaking about Darcy World Tournament in 3 days. Yeah, I suppose this tournament takes place in Australia. It's always positive for Aussie riders to have this possibility to begin season so early, at the early stage of the year. This is something that many other riders from foreign countries might be envious of, such a quick beginning of the season. Because we all know, because of the pandemic, and not so many foreign riders are able to be in Australia. Yeah, exactly. It's a big advantage for us, and I'm only probably going to do this one match and a load of practices. So, it's a good opportunity to test stuff. I have an engine that I want to do some testing on. So, and some other things. So it's nice to be able to come here and be on the bike. It's when you get back on the bike in Poland, it's, other than being cold, it's pretty nice and you feel comfortable and confident. So, I like every moment of being in Australia and being able to race. Mm-hmm. When do you plan to visit Poland first time this year? I land back in Poland on the 14th of February. So, straight back into it, do some training with Jelena Gora. We don't have a date yet, but I think they have a date, but so we'll be doing that, and then before you know it, we'll be practicing again. So it's we'll all go pretty quickly, I think. Yes, and it will be a chance to integrate with the guys, to buddy up. Yes. We've had a few chances to meet with the guys, and it's already a nice atmosphere, so the camp should be nice. Yeah, because during the season you don't have so much time to integrate, so this is good. Moment. We've got some other questions from our viewers, a lot of questions. This is good news. However, I'm not sure if I'm able to ask all of them because we are running out of time. Let me translate it quickly, what you just said. Było pytanie o Australię, o turniej Darcy'ego Worlda. To będą te pierwsze zawody w tym roku i to jest zawsze przewaga, mówi Roan Tangate, że żużlowcy z tego kraju, z tego kontynentu mogą tak wcześnie rozpocząć sezon żużlowy, że żużlowcy z innych krajów muszą czekać do wiosny w Polsce, do marca, czasami nawet do kwietnia na inaugurację różnych zawodów sezonu żużlowego. W Australii już jest połowa stycznia i dopiero połowa stycznia, a już mogą sobie, mówiąc kolokwialnie, pościgać na motocyklach żużlowych i to jest zawsze duża, duża przewaga, a wiadomo, że z powodu pandemii teraz ograniczenia są, jeśli chodzi o podróże, chociażby Kasus Nowaka Dziokowicza, który przecież poleciał do Australii i fani tenisa dobrze wiedzą, o co chodzi. 29 lutego, jeżeli dobrze usłyszałem, albo 28 lutego, nie usłyszałem dokładnie, 8, bo chyba 29 lutego nie ma w tym roku, a może jest. Będzie Roan Tangate w Polsce, wtedy będzie obóz, wtedy będzie szansa, żeby poznać się z drużyną Falubazu i wtedy będzie
możliwość właśnie takiej integracji. To będzie pierwsza wizyta Roana w Polsce. To chyba wszystko, co Roan powiedział. I tak jeszcze tutaj patrzę. There was a question about your individual goals for this season, because we mentioned about Falubas and this desire to be on the top of first division in Poland. What about your individual goals, perhaps aiming for GP? Yeah, I've got my goals. I'd like to go to the qualifiers and qualify for the Grand Prix. It's a long way, but you know, it's anything's possible. I was in the challenge this year, so I know what I learned from my mistakes from last year, and we'll try again and go for it. So that's mm-hmm. that's one, and it's just with Julian Agora, try to up my average and good results every match. So it's and go to extra league. So yeah, this is my goal, is just be consistent and do a good job all the time. I have to ask this question. What is that noise? Well, there's a big tree behind me and many birds coming. Cockatoos. They're like mm-hmm. a bigger bird, mm-hmm. the white with the yellow crest. So they mm-hmm. in the mornings they come and make loads of noise. Sorry. Yeah. About that. No problem. I completely understand. But you mentioned about mistakes. Can you say, can you precise what kind of mistakes you made that you don't want to mistake that you don't want to make these mistakes again? Or maybe you don't want to talk about it. Well, I think I've made a good choice of club, so that keeps the head calm and makes a big difference. If you have a good club behind you, and it can help a lot match to match and help you be more consistent. So that's one. And with the Grand Prix challenge, I didn't get off to a good start. I had a zero and then I had a crash because I was panicking that I needed good results, and I was pretty much wounded after that. And yeah, that pretty much lowered all my chances to qualify. So I learned from that, and I know what I have to do next time. So it's mm-hmm. mistakes I learned from. Mm-hmm. We all know what happened to Anya Turner, but individually, your average 1.849, quite good, or maybe not satisfactory enough. No, from the previous season, it wasn't good, and I felt good on the bike, but it was hard to be consistent when you had other things in the back of your head. It wasn't a nice feeling. First time I've experienced such things. So, like I say, you learn from it and you try to go forward. Mm-hmm. So honestly, you may say that you regret to join Tarnów last year, that you didn't expect such a circumstances at the end of the season. Or maybe regret. It's, you know, it's too much to say. It's. I learned something from Tarnów, and I'm grateful I can learn such things, and I'm a bit more wiser with my decisions now, no, it wasn't a good year for Tarnów. It was we lost nearly every match, and it's what wasn't good, and for the club it was really bad. But I wish them all the best. I hope they can come back to where they were, because they were a very successful club, and it's a big shame. And yes, it is what it is, and we must move on.
Jest jak jest, mówił o unitarnów Rohan Tangate. Chciałem zasugerować, zapytałem wprost, czy żałuje, że w ogóle dołączył do drużyny unitarnów. No oczywiście też nie mógł spodziewać się, że to wszystko się tak potoczy, bo oczekiwania przecież były i skład był naprawdę na papierze dosyć mocny. Unitarnów to utytułowany klub. Życzę tej drużynie jak najlepiej, życzę, żeby się odbudowała i szybko wróciła na należne jej miejsce, mówi Rohan Tangate, ale ciężko się jeździ w trakcie sezonu, kiedy ma się z tyłu różne problemy, różne kłopoty i tutaj też była właśnie aluzja do Unitardu, gdzie wszystko poukładało się tak, jak Rohan Tangate by sobie tego chciał. Indywidualnie ten sezon był nie najgorszy w jego wykonaniu, przytoczyłem jego średnią w pierwszej lidze 1,849, ale oczywiście jest duży niedosyt. Cel na pewno jest taki, żeby spróbować w tym sezonie powalczyć o awans do cyklu Grand Prix. W zeszłym sezonie w Grand Prix Challenge zaczął od zera, potem miał upadek, ponieważ czuł presję, że musi nadgonić stratę punktową, co sprawiło, że no, odbiło się to negatywnie na nim i właśnie był ten upadek. A wracając jeszcze do unitarnów, to Rohan nie chce mówić, że żałuje, że jeździł w tym klubie, ale na pewno no, nie spodziewał się, że to wszystko się tak potoczy. Przegrali praktycznie wszystkie mecze i to też gdzieś tam wpływało na morale zawodnika. I tutaj jeszcze patrzę na nasz live chat. Jedno z ostatnich pytań. One of the last questions in our interview. One of our viewers is asking who is your best friend in Speedway in terms of Speedway riders? Probably Sam Masters. I've been friends with him for since we were very, very young. So we off the track we spent a lot of time together and we're in contact every week during the season. Probably every week in the year, so we have really good contact, and he helps me, gives me advice, I give him advice, and we share a lot of stuff together. So I've got many the Aussie guys I'm friends with. Max is also pretty close, and Josh Pickering, Troy Batchelor, but. Yeah, probably Sam. I have the most contact with. I speak with all the guys. But yeah, Sam is probably the one that's I'm closest to. Sam Masters, mówi Rohan Tangate, to jest odpowiedź na to, z kim ma najlepsze relacje w żużlu, chociaż wymienił też Josha Pickeringa, też Troya Batchelora, ale tutaj bez wahania powiedział Rohan, że Sam Masters to jest ten, z którym najbardziej się dogaduje na torze i poza torze, znają się wiele lat, no i dlatego wymienił jego imię i nazwisko. No i myślę, że tak patrzę jeszcze, co sądzi o składzie Polonii Bydgoszcz. Akurat ten temat poruszaliśmy na samym początku naszej rozmowy, więc tego pytania już zadawać nie będę, żeby się nie powtarzać. Patrzę jeszcze na pytania, więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie, to dosłownie teraz proszę je zadać, bo będziemy za dosłownie 2 minuty kończyć naszą rozmowę. I suppose it was the last question in this interview. So the last word belongs to you. You are free to say something to supporters in Poland, mainly in Zielona Góra. Uh-huh. Whatever you can say, it's up to you. I look forward to the season and meet all the fans. I know all the guys are working hard and the club. They've been spot on. They very professional and everything they say they'll do, they've done. So I can't complain there. It's great atmosphere, and yeah, we're working hard. We getting everything in place, and we have one goal, and we're going for it. Mm-hmm.
I suppose there is no need to translate this answer. Everything was loud and clear. However, we've got one more question. Kuba wonders where he can buy your gadgets. Yeah, I just opened a website. It's in the process, so I'm hoping to get some stuff together before the start of the season. So yeah, we'll start an online shop and we'll have some caps and beanies and other merchandise on there. So I hope to have some stuff in Jelenagora as well. So yeah. So you must do that quickly because as you can see, as you can see, supporters want to buy your gadgets. So do it quickly. We'll. Okay, it was really last question. Rohan Tangate was our guest in our first program in this year, Best Speedway TV. Thank you for having you, Rohan, and wish you all the best. Wish you good luck in this upcoming 2022 season. Thank you very much. We look forward to it. Stay safe, and I hope we. Maybe one day you will join us during the season, and then we will talk specifically about the season, because today was, you know, a little bit different interview because of the period of time, I would say. Yeah, no problem. With pleasure. Okay, thank you, Ron, one more time. Stay safe. Dziękuję bardzo i dobranoc. Tyle Rohan Tangate, który już nas opuszcza. Ja też już Państwu ślicznie dziękuję. Na koniec Rohan powiedział oczywiście kilka miłych słów na temat Falubazu Zielona Góra. Pozdrowił ogólnie kibiców. Jeśli chodzi o te pytanie o gadżety, no to powiedział Rohan, że tak naprawdę jest na etapie tworzenia strony internetowej. Ta strona internetowa teraz wymaga pewnych korekt i tak dalej, i tak dalej. Ma nadzieję, że zdąży przed rozpoczęciem sezonu z wystartowaniem tej strony internetowej, dzięki czemu będzie można kupować jego gadżety. Także stacjonarnie w Zielonej Górze, w jakimś tam sklepiku klubowym jego gadżety powinny być, mówi Rohan Tangate, czapeczki i tak dalej. I tak dalej. Tak to było dzisiaj w naszym pierwszym magazynie Bez Speedway TV. Był Adrian Miedziński, był Rohan Tangate. Dziękuję za wszystkie pytania. Zapraszam na kolejne wydanie. Dziękuję też widzom i czytelnikom portalu polskiżurzel.pl, bo o tym też wspomnę, tak jak wspomniałem na samym początku tego sezonu. Współpracujemy z tym portalem polskiżurzel.pl, także dużo będzie o pierwszej lidze na naszym kanale, a i też również o drugiej lidze. Odwiedzajcie portal polskiżurzel.pl, bo tam zawsze dużo ciekawych informacji na temat i reprezentacji Polski, i właśnie rozgrywek pierwszej i drugiej ligi, a dzisiaj już ślicznie Państwu dziękuję. Nie wiem, kto będzie w następnym odcinku, bo tutaj jeszcze kątem oka patrzę na live chat. Może Krzysztof Buczkowski, a może nie Krzysztof Buczkowski, a może Witold Skrzydlewski, a może jeszcze ktoś inny. Z tego, co wiem, trwają rozmowy z Piotrem Rusieckim, a więc prezesem FOGO Unii Leszno, aby nas odwiedził w przyszłym tygodniu, ale są to oczywiście bardzo wstępne rozmowy. Zobaczymy, jak to będzie nam pasowało. Śledźcie uważnie social media Bez Speedway TV, a wszystkiego się dowiecie. Ja już pięknie dziękuję. Dobranoc.